sensacyjny z kraju i ze świata. Beksiński został zamordowany minionej nocy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Morderca zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem. Policję zawiadomiła rodzina malarza, która przed północą znalazła ciało. Malarz miał 76 lat. Zosia chce coś powiedzieć. Nic nie chcę, no co mam powiedzieć? No możesz mi powiedzieć, że mnie kochasz, albo co? Tak, że cię kocham, to chyba wiesz. Trochę jestem przerażony tym całym przyszłym ojcostwem i w ogóle, czy te obrazy będą cokolwiek moje wartać, może to wszystko diabła warte. Dawniej, dawniej, w bardzo dawnych czasach ja robiłem rozmaite rzeczy, inwentaryzowałem budynki, pracowałem jako designer w fabryce autobusów, byłem przez pewien czas architektem. A pieniądze się nam tak teraz skończyły, że w ogóle nie mamy w ogóle. No ja bym miała teraz prawda, co miesiąc pobory, nic nie będę sobie kupowała i będę mogła dawać więcej na to. Obraz jest sam w sobie czymś, co jest do kontemplacji. Ideałem jest coś, co występuje choćby w wielkich finałach neoromantycznych w muzyce. Wie pan, ja nie lubię słowa artysta przede wszystkim, a poza tym wizja, która stoi jakby u początku powstania obrazu, jest zawsze niemożliwa do zrealizowania, gdyż talent jest zawsze mniejszy od tego, co sobie można wyobrazić. Jeżeli jest coś po, to to coś po jest równocześnie i teraz. Bo nie ma wtedy przed i po. I siedzimy sobie w nieprawdziwej rzeczywistości, w nieprawdziwej scenerii. To wszystko, co my oglądamy, ten cały świat nas otacza, będzie niczym, powiedzmy. Nasza twórczość jest rodzajem, powiedzmy, butelki z wódką, którą się podaje skazańcowi przed powieszeniem. No, coś musimy mieć, czegoś się musi złapać. Być może, że pojawia się tam coś takiego, co zdarzałoby się tylko we śnie dla kogoś, kto nie maluje obrazy i co w jakiś sposób określa moją strukturę psychiczną. Wszyscy boimy się chyba tego samego, że umrzemy, prawda? To chyba jest największy lęk, jaki jest dostępny człowiekowi i chyba wszystkie inne lęki są mu podporządkowane. Bo ja nie wiem, jak się śpi, no bo zasnę wreszcie, nagle zasnę, nawet nie wiem, kiedy zasnę.